Cześć! Witam Was w nowym, bardzo chillowym filmie. Taki odcinek, powiedzmy, bardziej vlogmasowy, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was z Q&A-em. Pytania wybrałam z pytań, które Wy zadawaliście mi na moim Instagramie, w tym, wiecie, zadaj mi pytanie. I jeżeli chcecie zadawać pytania do odcinków i być na bieżąco, to bardzo serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama. Na dole w opisie macie go podlinkowanego. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy do tematu. Ile miałaś lat, gdy byłaś pierwszy raz w związku? Wydaje mi się, poczekajcie, policzmy to, 16, ale to było takie 16 na zasadzie za chwilę kończę 17. I to już był taki, wiecie, związek, jakby normalnie poważny, poważny. No wiecie, o co chodzi. Aczkolwiek to było też pierwsze... Pierwsza w ogóle okołozwiązkowa sytuacja, nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Czyli wcześniej, wiecie, nie chodziłam z nikim za rączkę i nie bawiłam się w jakieś takie okołozwiązkowe relacje, tylko od razu z grubej rury. No i tak jak mówię, ale to musiało być bardzo, bardzo krótko przed moimi 17 urodzinami. Jaki jest największy minus Twojej pracy w social mediach? O kurde. Tutaj myślę, że największym minusem jest, wiecie, jednak jest to, że cały czas jesteś pod ostrzałem, nie? Myślę, że jednak to, że cały czas jesteś pod ostrzałem, nie? Czyli tak naprawdę musisz bardzo uważać, co robisz, musisz bardzo uważać, co mówisz i oczywiście w życiu codziennym normalnie też uważasz, ale uwielbiamy wyciągać jakieś rzeczy z kontekstu, wyłapywać zasłówka. I w niektórych sytuacjach uważam, że to bardzo dobrze, bo są, wiecie, takie osoby jak chociażby kamerzysta, czy jeszcze kilku takich influencerów mogłabym wymyślić, którzy po prostu cały czas mają takie dramy, robią takie rzeczy, że ja jestem w szoku, że oni jeszcze w ogóle egzystują w tym. A tymczasem czasami widzę, wiecie, nakręcanie wielkiej dramy z jakiejś totalnej pierdoły i z czegoś, co w ogóle tą dramą nie powinno być. Także to liczenie się z tym, że w pewnym sensie każdy twój krok, każde twoje działanie może zostać użyte przeciwko tobie. I oczywiście ktoś zaraz napisze, no to nie rób głupich, złych, przypałowych rzeczy. Tylko to, co może być użyte przeciwko tobie, to nie zawsze są głupie, złe, przypałowe rzeczy. Określasz się jako pesymistkę, optymistkę czy realistkę? Czy były momenty, w których żałowałaś, że masz aż 3 psy? I to jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie, bo wiecie, najłatwiej byłoby powiedzieć, nie, co ty, zajebiście jest mieć 3 psy. Czy były momenty, w których żałowałam na takiej zasadzie, że faktycznie gdzieś tam myślałam, kurde, ale w ogóle do dupy, po co ja to zrobiłam, jaki to był debilny pomysł? Nie. Nie było takich momentów, ale są momenty, w których to przerasta, po prostu przerasta, są takie dni, są takie momenty, w których jest taki armagedon, że cholernie ciężko jest stawić temu czoła, nie? I kurde, tu nie chodzi o to, że no tak, bo youtubereczka ma problem, żeby wyjść z pieskiem na dwór i zebrać kupę. O Jezu! W ogóle zastanawiam się, co mają w głowie imbecyle, którzy myślą takimi kategoriami. Nie wiem. Napiszcie, jeśli wiecie. Tylko posiadanie 3 psów, które są trudnymi psami, czyli mamy psa, który jest niepełnosprawny, mamy 2 psy, które mają totalne traumy i to niestety cały czas i do końca życia będzie gdzieś tam codziennie odbijać się na naszym wspólnym życiu. Potrafi być to cholernie dużym wyzwaniem i kosztuje to ogrom wyrzeczeń. Jest to naprawdę cholernie ciężki temat. Aczkolwiek odpowiadając stricte na pytanie, czy był moment, w którym żałowałam, nie. Nie, ale jest to ciężki kawałek chleba, nie? Jaki był największy kompleks? Jaki był twój największy kompleks, którego się pozbyłaś oprócz za niskiej wagi? Myślę, że moim największym kompleksem, którego się pozbyłam, był mój nos, bo podlinkuję wam film na dole. To jest film o takiej mojej toksycznej przyjaciółce. Polecam w ogóle obejrzeć sobie ten film. I ona przez całą naszą znajomość, gdzie ja tylko dodam pokrótce, że ona była ode mnie o 5 czy 6 lat starsza, więc jakby no dorosła dziewucha, a ja byłam totalnym dzieciakiem.
I nie przeszkodziło jej to w tym i nie zbudziło to w niej żadnych refleksji, nie przeszkodziło jej to w tym, żeby totalnie po prostu cały czas wymyślać mi jakiś kompleks, nie? Na zasadzie, ale ty masz wielki, szeroki nos, jejku, masakra. Albo nie wiąż włosów, bo bardzo ci wtedy brzydko widać, jakie masz wysokie czoło, nie? I jakby takich komentarzy było codziennie multum i to rodziło we mnie ogromne kompleksy. Wiecie, ja byłam dorastającą dziewczynką i tak naprawdę osoba obok mnie, która była moim największym autorytetem, w którym ja byłam tak strasznie zapatrzona i całe serduszko na dłoni, no informowała mnie po prostu co chwilę, co jest ze mną nie tak. Także faktycznie mój nos bardzo długo, jak dorastałam, był moim ogromnym kompleksem. Wydawało mi się, że on jest straszliwie szeroki w ogóle, taki wiecie, taki ziemniak rozpłaszczony wielki. I moim ogromnym marzeniem było, że jak będę dorosła, to żeby ten nos sobie zoperować, po czym na szczęście znałam olśnienia, że ej, ale mój nos jest całkowicie normalny i to z nią jest coś nie tak, nie z moim nosem. Co czułaś, kiedy powiedziałaś mamie, że wolisz laski i jak to zrobiłaś? Okej, więc w ogóle temat to było tak, że co czułam? Ulgę. Ja już miałam dosyć... udawania w sumie, że tego nie ma, nie? W sensie jakby... To było oczywiste i powiedziałam jej to, jak jechałyśmy razem tramwajem, ja po prostu wysiadałam na jakimś tam przystanku wcześniej, ona sobie jechała dalej do domu, nie mieszkałyśmy już wtedy razem. No i po prostu wychodząc powiedziałam jej, że słuchaj, bo wiesz, że Agata to jest tak naprawdę moja dziewczyna, nie? A ona zareagowała jakoś w stylu na zasadzie, okej, fajnie, no dzięki za cynka, chcesz mi jeszcze jakąś rewelację powiedzieć, o której nie wiem? Ha, 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 ha. Czyli na zasadzie, wiecie, no... to powiedz mi jeszcze, że nie wiem, że jutro będzie wtorek, a pojutrze będzie środa. No by wiedziała o tym, no bo to było oczywiste, po prostu nigdy, ja nigdy jej tego nie powiedziałam, jako jakąś, nie wiem, rewelację, bo ja też nie miałam momentu w życiu, w którym bym to odkryła i to dla mnie by była jakaś rewelacja. I to po prostu, wiecie, tak płynnie przeszło do tego, że po prostu było i z tym się egzystowało. I ja wiedziałam, że ona coś tam kmini i że raczej wie. Ale jakoś tak czułam potrzebę oczyszczenia sytuacji, nie? Bo były momenty, w których, no nie wiem, ja chciałam coś powiedzieć, łapałam się na tym, że chciałam coś takiego normalnego, codziennego powiedzieć i łapałam się na tym, że mówię, no a, koleżanka, a nie dziewczyna. I zaczęło mi to w pewnym momencie strasznie przeszkadzać, więc zrzuciłam po prostu kamień z serca, ale w takim sensie, że po prostu poczułam ulgę, bo strasznie absurdalne było dla mnie to, że to nigdy nie zostało powiedziane głośno. Jak próbowałam powiedzieć matce, że jestem bi i miałam wtedy laskę, to ona, że takie coś... Okej. Nie ma tutaj dalszej części tego. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jakby coming out przed rodzicami, to ja rozumiem, że to jest dla was ważne, dla niektórych z was. Rozumiem jakby aspekty, dla których chce się to zrobić, nie? Moja rada jest taka, jeżeli wiecie, że wasi rodzice są super tolerancyjni, nie mają z tym żadnego problemu, wiecie, no to wy ich znacie, nie ja, i uważacie, że jakby spoko luz, no to spoko luz, go for it. Ale jeżeli wasi rodzice są skrajnymi homofobami i są po prostu niewyedukowani w tym temacie, gdzieś tam totalnie zaściankowe myślenie i ciasny umyślik, no to wtedy ja proponuję wyautować się przede wszystkim dopiero, jak będziecie już w pełni niezależni. Bo jak mieszkacie z rodzicami, jesteście niepełnoletni, czy co gorsza, jesteście jeszcze młodsi, jesteście ich utrzymaniu i tak dalej, sorry, ale to może generować, jeżeli macie takich rodziców, to może generować same problemy, no nie? Czyli utrudnianie ci na przykład spotykania się ze swoją dziewczyną, kwas w chacie po prostu, kwas, nie? Nie ma sensu robić sobie kwasu w domu, a w momencie, kiedy jesteś już dorosłą, niezależną osobą, no to najzdrowsze dla ciebie jest tak naprawdę, uważam, tylko to jest moje zdanie, nie? Jest postawienie ultimatum, przynajmniej ja bym tak zrobiła. Jakby, na zasadzie, słuchaj, jest taka i taka sytuacja, mówię ci o tym, no bo jesteś moją mamą, moim tatem, jesteś dla mnie ważna, bla, 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 bla. Jeżeli nie potrafisz tego jakby tolerować, to może idź i doedukuj się w tej kwestii, a jeżeli jesteś tak zamknięta, że nie chcesz tego zrobić, no to
albo sobie to przepracuj, daj sobie na wstrzymanie, nie wiem, może iść na terapię, albo moja noga więcej tutaj nie powstanie. Więc zastanów się, czy po prostu to, co wpoiła ci telewizja i jakieś głupoty, które wynikają z twojej niewiedzy i z twojego niedoedukowania, aby na pewno są na tyle ważne, żeby stracić córkę, syna, dziecko. I wiem, że to brzmi mega, jak można tak powiedzieć do rodzica? No jak jesteś osobą dorosłą, to można i trzeba się tutaj bardzo mocno zastanowić, czy ty chcesz przez całe życie albo żyć w kłamstwie, albo czy ty chcesz przez całe życie mieć suszoną głowę, że nie przychodzisz na Wigilię z Jasiem, tylko przychodzisz na Wigilię z Marysią. Oczywiście przykładowo, nie? Bo no... Wiecie, są różni ludzie. Są ludzie, którzy... dla których rodzice są tak ważni, że pomimo tego, że rodzic gardzi tym, kim ty tak naprawdę jesteś, no to na tyle ci zależy i masz taki charakter i taką osobowość i takie przekonanie, że wolisz przez całe życie udawać, że Marysi nie ma i chować ją do szafy, a żeby ten kontakt z rodzicem mieć. I ja też tego nie neguję, bo to jest bardzo osobista rzecz każdego z nas, także... Taka jest moja opinia na temat autowania się. Czy byłam kiedyś u psychologa? Tak, aktualnie uczestniczę w terapii i mówię o tym w vlogu poniżej, co każdemu bardzo mocno polecam. Jakie cechy twoja partnerka nie mogłaby posiadać never ever? Pewno nie mogła... Oj, jest bardzo wiele takich cech. Nie mogłaby być egoistyczna, nie mogłaby być głupia, nie mogłaby być no tak zwanym mamisynkiem, na zasadzie takiej, że wszystko w naszym życiu musi być tak, jak moja mama powie i ogólnie nasze życie będzie zależeć od tego, jak moja mama powie i jak moja mama czy tam tata zasądzi. I w ogóle jakieś takie chore sytuacje, gdzie rodzic partnera, rodzice partnera. Ja w ogóle nie lubię. Nie lubię, jak ktoś mi się wpieprza w życie, jak ktoś mi próbuje to życie układać, jak ktoś mi wchodzi do domu i przestawia rzeczy. Bardzo tego nie lubię. Uważam, że jestem osobą dorosłą, że wszystko, co mam, to jest to, na co bardzo ciężko pracuję. I po to jestem niezależna, żeby właśnie takich sytuacji nie było, więc kompletnie nie toleruję takich sytuacji. Więc tutaj byśmy się... nie dogadały. I tak naprawdę mogłabym to jeszcze wymieniać, bo ja jestem bardzo wymagająca, jeśli o to chodzi. Co jak się przełoży na moje wszystkie toksyczne związki, w których byłam, to nie widać tego. Tyle, słuchajcie. Myślę, że zrobilibyśmy sobie jeszcze w grudniu kilka vlogmasowych tego typu pogadanek Q&A. Także, jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście, żeby pojawiły się pytania rozkminy, możecie mi pytać o co chcecie w vlogmasowych Q&A-ach, to zacznijcie swój komentarz z pytaniem od emotikonki Mikołaja i Q&A dwukropek pytanie. Wtedy będę wiedziała, że to jest... filmów. Dziękuję wam bardzo. Teraz lecę szybko montować ten film i wracam do moich codziennych worksheet. Widzimy się na Instagramie i w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że szybciej niż w niedzielę. Buziaczki. Dbajcie o siebie. Bye!